Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie na Testy TV i dzisiaj coś mniejszego. Paczka z Chin do nas doszła, a jej zawartością jest takie oto aluminiowe opakowanie. Dwa przyciski, tak zwane push to open, czyli naciskamy, żeby się otworzyło. I pierwsze opakowanie zawiera taką rączkę. Całość jest wykonana z takiej twardej gumy. Dobrze się to trzyma i przy wkrętakach, na co ja zawsze zwracam uwagę, faktycznie, czy one potrafią się przesuwać samoistnie po stole, bo nieraz bywało coś, że odkładam tu, a za chwilę tu-du-du-du-dum i to jest po prostu 10 cm obok, nie? Szczególnie jak pracujemy, nie wiem, na przykład na drabinie, mamy jakiś podest jeszcze, no to tam już w ogóle trzeba uważać, ale dobra. O, jakieś... Patrząc na moją rękę, no to mamy tutaj, nie wiem, z 12 cm, może mniej, może więcej. Żeby być dokładnym, miarka Jarka. Mamy tutaj, patrzcie, czy wy to widzicie? Po pewnym czasie już tak człowiek ma, że faktycznie to swoją ręką jest w stanie mierzyć wiele rzeczy. Tutaj mamy 12,4, o 4 mm się pomyliłem. I teraz uważajcie to. Push to open, jeszcze jeden. Z tyłu, słuchajcie, wciśnięto jeszcze 2, 4, 6, 8 bitów. Takich najbardziej popularnych. Czyli mamy tutaj krzyżaki, mamy płaskie, mamy też torksy i imbus. No i tutaj oczywiście jest magnes neodymowy w środku, więc te bity się dołączają. Więc taki mega poręczny wkrętak. Widzicie, praktycznie bit jest bardzo blisko ręki. Jak najbardziej się coś takiego przyda. No dobra. A drugi magazynek. Proszę bardzo. Magazynek pełen bitów. I zwróćcie uwagę na te bity, które tutaj są. Że tutaj mamy, no oczywiście te żółte są imbusy. Teraz. Później mamy takie dwupinowe. Mamy trójkąty, mamy jakieś przedziwne kształty, tutaj na przykład te różowe. Mamy kwadraty. Mamy tutaj na nasadki do kluczy. No i jeszcze z drugiej strony. Są krzyżaki, są płaskie, są torksy z otworem w środku i są jeszcze takie trzy, podzielone na trzy, jak znaczek pacyfy, nie? Tak to wygląda i jest tutaj jeszcze długa przedłużka do bitów, więc możemy wtedy oczywiście sobie to skompletować i pracować również w ten sposób. Tutaj widzieliście, jest kulka, więc to siedzi porządnie. No i wtedy mamy już tutaj ponad 20 cm, jakieś 21. Sprawdźmy, 22. Rąbnąłem się o centymetr. Więc taki zestaw faktycznie mega poręczny, bo to spokojnie Wam się zmieści też do kieszeni w pionie. Trochę grubszy od telefonu, nie? Widzicie, że te bity, które tutaj są, większość z nich jest taka, bym powiedział, serwisowa. No oczywiście, jeśli będziemy chcieli zmienić, to sobie zmienimy. Włożymy jakieś swoje bity, ale część z nich jest faktycznie taka przedziwna. Niektórych z nich nigdy nie stosowałem, ale to może dlatego, że nie chodzę po jakichś szafach rozdzielczych, gdzie takie rzeczy by się bardziej przydały. Tyle w temacie. Do zobaczenia w takim razie już niedługo. Link tradycyjnie w opisie filmu. Cześć!